z dębem Sława Przybyszów, ale zaprezentował się całkiem nieźle. Natomiast przerywam na moment, bo teraz akcja Ślęzy, strzał pierwszy w tym spotkaniu, mija minimalnie słupek bramki Wojciecha Fabisiaka. Aaron zagrać nie mógł, tymczasem rzut wolny dla Ślęzy, uderzenie z dystansu broni Wojciech Fabisiak. Kaczmarczyk wprowadza piłkę na połowę gości. Kaczmarczyk, zagranie w pole karne do Koniecznego. Konieczny! No i pierwsza próba Lechi w tym spotkaniu, nagrodzona brawami przez kibiców. Prostopadłe zagranie do Dybizbańskiego. Dybizbański, to już prawa strona, wysokość pola karnego. Dybizbański, dośrodkowanie. I ponownie interweniuje Piotr Zabielsa Wisiakowi, że ma drugą piłkę tuż obok siebie, żeby ją odkopnął, aby nie było tutaj żadnych wątpliwości, żadnych problemów z tym związanych. Teraz okazja dla gości Mateusz, ale wyblokowany przez Jakuba Babija. Teraz Wojciech Fabisiak chyba bał się łapać piłkę. Też na pewno Lechia będzie gdzieś od czasu do czasu kontrolować, sprawdzać. Uwaga, teraz doskonała okazja, jest strzał, nie ma bramki, tylko boczna siatka, ależ tutaj odetchnęli na pewno wszyscy z ulgą. Bramki trafiły dla gości Dyry, Traczyk i Gil. No i tamto spotkanie Ślęza wygrała 3-1, teraz Konieczny ładnie wpadł w pole karne, ale znowu czegoś się zabrakło w tej akcji. Moment gry w zasadzie Ślęza tutaj broni się całą drużyną, dośrodkowanie Kaczmarczyka, Kmycan. No i kolejna próba, kolejny można powiedzieć strzał. Znowu broni się całą drużyną, całą jedenastką Ślęza przed tym stałym fragmentem Lechi. Mariusz Kaczmarczyk. Dośrodkowanie w pole karne, bronią się goście jeszcze, Łokietek z powietrza, z dystansu. Jest dośrodkowanie w pole karne, no i piłka w rękach Wojciecha Fabisiaka po tej próbie Maksymiliana Trepczyńskiego. Ruszają z kontrą zieloną, Górzanie ma sporo miejsca z prawej strony, Mikita Łoboda. Piątką ruszyli gospodarze, piłka do Dybizbańskiego, ale za mocne to zagranie. Zaczęli krótko Zielonogórzanie, Ostrowski i Babi idzie do końca, za tą akcją Jakub Babi, gra mu piłkę Kaczmarczyk, Jakub Babi, dośrodkowanie w pole karne, Mycan przegrywa, jest uderzenie, doskonała okazja, najlepsza okazja Zielonogórzan w tym spotkaniu. Drugie zagranie Wojciecha Fabisiaka, spokój Adama Samca, Traczyk mija Dybizbańskiego, Traczyk do Limy, ten z pierwszej piłki od razu, Pisarczuk uruchamia prawą stronę, tutaj jest Muszyński, Muszyński w pole karne, kto zamknie tę akcję, nikt jeszcze, Mateusz, Mateusz strzela gol, 1-0, 44 minuta, składna, dobra akcja Ślęzy. No w zasadzie 3-4 podaniami rozmontowali tutaj defensywę Lechii, no to wszystko od początku dobrze układało się dla Wrocławian i wyglądało, że może się skończyć bramką, i tak też się kończy. Fragmenty gry w zasadzie wykonuje Pisarczuk, dośrodkowanie, zagranie piłki ręką, sygnalizowali goście, gramy dalej. Vinicius bał się tutaj Brazylijczyk, aby przypadkiem nie doprowadzić do takiego kontaktu, który mógłby sędziego zmusić czy też skłonić do podyktowania jedenastki. Góry, Karkonosze, Jelenia Góra prowadzą 2-1 z Miedzią 2, Legnica, a Ślęza w Zielonej Górze 1-0, ale to za moment może się zmienić. Vinicius jeszcze w ciemno, jeszcze szukał do grania do Przemysława Mycana, chyba trzeba było już decydować się na strzał, bo pozycja była dość dobra, dość dogodna. Jeszcze Mariusz Kaczmarczyk, dośrodkowanie, Mycan, uderzenie! Wydawało się, wszyscy tutaj w Zielonej Górze pewnie myśleli, że ta piłka musi zatrzepotać się w siatce, ale jednak nie tym razem. Ponownie Jakub Babi z autu, znowu będzie to długa piłka grana w pole karne. Nie, tym razem jednak z Kaczmarczykiem zagrali lewonożni piłkarze Lechii. Dośrodkowanie, jest okazja, nie ma! Bramki broni Piotr Zabielski. Najlepsza szansa Lechii w tej drugiej części spotkania, aby doprowadzić do wyrównania. Teraz rzut wolny dla Lechii. Mocne wstrzelenie piłki w pole karne, w zasadzie chyba nawet nie wstrzelenie, a uderzenie bezpośrednio na bramkę Mateusza Surożyńskiego. Ale tylko boczna siatka. Skrupulatny styl prowadzenia zawodów obrał dzisiaj Mateusz Piszczelok. Teraz dośrodkowanie w pole karne, zgrana piłka, głową jest strzał, jest gol! Nie ma uniesionej chorągiewki sędziego liniowego, 1-1.
Czechia doprowadza do wyrównania w 67 minucie, a czyni to Mikita Łoboda. Dowiemy się, kto na murawie się pojawił. Na pewno boisko opuścili, tak jak Państwu wspomniałem, Oskar Hampel i Vinicius. Pojawili się natomiast na murawie, może o tym za moment, bo teraz Lima z dystansu, potężne uderzenie. Druga taka próba w tym spotkaniu Limy, ale druga niecelna. Przy piłce Łukasz Soszyński i Mateusz Surożyński. 92 już minuta tego spotkania. Surożyński, ale ponad bramką. Niecelny strzał, niecelna próba. Przekłada się na prawą nogę cały czas Gil. Miękka wrzutka w pole karne. Jest strzał głową. Ale strzał niecelny i w tym momencie kończy to spotkanie sędzia Mateusz Piszczelok.